Chciałabym być z Państwem na miejscu. Niestety nie mogę tak być. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę wygłosić chociaż w ten sposób moją prezentację. W tej chwili też robimy projekty dla Łodzi, więc to tym bardziej ciekawe, że mogę wygłosić taką mini prezentację. Bardzo dziękuję raz jeszcze za zaproszenie. No tak, regeneracja miast przemysłowych. Ja zmieniłam ten tytuł na transformację, ponieważ to obejmuje bardzo wiele różnych aspektów. Chcemy stworzyć taką mini prelekcję, która pokaże wiele bardzo różnych możliwości, ponieważ transformacja takiego miasta od środka może obejmować również przedmieścia. Można to zrobić na różne sposoby i w ten sposób zyskujemy nowe możliwości. Dlaczego od środka? Uważamy, że miasta są super cenne, mają bogatą własną historię, własną dynamikę, własną gospodarkę i to trzeba wykorzystać. Wykorzystać tę wartość tych miejsc. Ale pytanie jest takie, jak połączyć to wszystko. Staram się przejść do następnego slajdu, ale chyba coś nie działa, chociaż wcześniej działało. No dobrze, chyba jednak działa, więc wszystko jest w porządku. My stosujemy takie bardzo generyczne podejście. Tworzymy społeczne, innowacyjne, realistyczne, zielone obiekty architektoniczne, które są naprawdę niezwykłe i dopasowane do zmieniającego się świata. I tak naprawdę doskonale wpisują się właśnie w takie transformujące się, przekształcające miasta. Jak tego wszystkiego dokonać? Jak dostosować się do tych zmian i jak zrobić to w sposób inteligentny w tych gęsto zaludnionych i gęsto zabudowanych miastach? Jak zachować nasze środowisko, poszanować je i sprawiać, że wciąż będzie zielone? Także to krótki wstęp, założyciele naszej pracowni, ale oczywiście jest nas więcej i wciąż jest nas coraz więcej. W tej chwili 290 osób pracuje w różnych lokalizacjach, ale podobnie tak jak wszyscy pracuje z domu od jakiegoś czasu. Jest to bardzo wygodne, natomiast nie mogę doczekać się, kiedy znów będę mogła podróżować po świecie, ponieważ nasza pracownia działa na całym świecie. Jesteśmy nie tylko architektami, ale także urbanistami. Zajmujemy się projektami wnętrz i wszystkim tym, co jest niezbędne do zafunkcjonowania i dodania wartości architekturze, a także do tworzenia nowych miejsc w centrach i w samych miastach. Wracając do transformacji miasta od środka, od wewnątrz, jak tego dokonujemy? Na bardzo wiele różnych sposobów. Teraz tych sposobów jest tyle, ile jest miast. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak my to robimy. Przede wszystkim wystarczy przywrócić miasto mapie. Trzeba wykonać taki rysunek i trzeba się przyjrzeć właśnie takiej perspektywie mapy. Ale nie mówimy tutaj o każdej mapie i nie w sensie dosłownym. Tutaj mamy wspaniały przykład z Rotterdamu. Po lewej stronie widzą Państwo ogromną, otwartą przestrzeń w centrum miasta. Wygląda właściwie jak jakiś pas startowy albo fragment lotniska. Było tam trochę budynków mieszkalnych i ulicę, która właściwie no, była taką przestrzenią bez określonej funkcji. Po 5 czy 6 latach od powstania tego nowego miejsca przychodzi tutaj jeszcze więcej ludzi, więc stworzono coś
na kształt półpublicznej przestrzeni, taką jakby ulicę skupiającą wiele różnych straganów. Można zakupić tam różne smakołyki, ale także pojawiły się specjalne buty dla tych, którzy odwiedzają to miejsce. Mówiono o nas w telewizji i to miejsce w Rotterdamie stało się właściwie wizytówką miasta. Powstało coś takiego jak zupełnie nowa destynacja w mieście, tak bym to nazwała. I jeszcze jedno miejsce w Rotterdamie, gdzie wykorzystano opuszczony teren. Po lewej stronie mieliśmy park, czyli otwarta przestrzeń, która tak jak w każdym innym mieście była super wartościowa. Uznano, że można zagospodarować to miejsce na archiwum. To archiwum stanęło dokładnie w centrum miasta, na otwartej przestrzeni. I proszę zobaczyć po prawej stronie, jak wspaniale odbija to, co jest dookoła. Oczywiście zawsze są tacy, którzy będą się sprzeciwiać, ale trzeba się z tym pogodzić. W tej chwili budynek już stoi. Proszę zobaczyć, jak można wspaniale otoczyć go zielenią, jak można wpisać go w już istniejący krajobraz. Ludzie naprawdę uwielbiają to miejsce. Mamy w sąsiedztwie też inne muzea, mamy też ogromny szpital Erasmus i instytuty, a także Centrum Sztuki. Zatem jest to miejsce, które jest bardzo zapraszające. Na górze posadzono wiele drzew, więc dodatkowo stanowi to taką wartość wpisującą się w otaczającą zieleń. Tutaj mamy przekrój tego budynku i jego wygląd od środka. Proszę zobaczyć, jak przepięknie wygląda ten budynek, jak ładnie odbija wszystko to, co dzieje się dookoła. Mamy też przykład z Poznania. Jest to budynek dość podobny, jeśli chodzi o charakter, ponieważ wybija się z jednej strony z tego historycznego centrum i częściowo też odbija to, co dzieje się dookoła. Jest to miejsce, może nie szczególnie piękne, otoczone bardzo ruchliwymi ulicami, natomiast po prawej stronie ta jasna część to jest taki pasaż, gdzie ludzie lubią spacerować. Więc stworzyliśmy przestrzeń wewnętrzną pomiędzy nowym budynkiem a tymi istniejącymi, gdzie często organizowane są różne spotkania, imprezy. Wiadomo, że jeśli coś takiego zorganizujemy, jeśli zaczniemy działać, to ludzie zaczną tam przychodzić. Odbywają się różne pokazy filmów i spotkania. Już ten budynek pojawia się na wizytówkach miasta, na mapach, na prospektach, wśród tych obiektów, które istniały od dawna. Więc jesteśmy z tego szczególnie dumni, że wpisał się w istniejący krajobraz. No, kolejny istotny aspekt, o którym chciałabym opowiedzieć, to inteligentne wykorzystanie powierzchni naszej planety. To aspekt, na który bardzo zwracamy uwagę, szczególnie w Holandii, która jest bardzo zatłoczona. Więc tworzymy takie pionowe, wertykalne miasta, czyli mamy malutką przestrzeń, malutką działkę, która ma zachować inkluzywny charakter. Znajdujemy takie lokalizacje w mieście, puste działki, dosłownie skrawki miejsc, puste dachy, które można zagospodarować.
A zatem tworzymy takie, takie konstrukcje pnące się w górę. I kolejny przykład z Rotterdamu. Mówię o nim, ponieważ byłam w niego zaangażowana. Uznano, że dobrym pomysłem jest dołożenie jeszcze jednej kondygnacji i w sposób całkowicie nieoczywisty. Stworzono taką nadbudowę nad istniejącym budynkiem. Ludzie nie chcieli emigrować gdzieś na przedmieścia, chcieli być w centrum, więc postanowiliśmy stworzyć takie małe miasteczko. Po lewej stronie widzą Państwo przykład tego, że jeśli mamy takie bardzo gęsto zabudowane przestrzenie, to trudno tutaj o indywidualny charakter i o komfort. I przykład z Łodzi. Więc widać, że bardzo wiele wciąż można zrobić. Potrzeba też optymalizacji. Nasze projekty muszą być wpisane w istniejącą przestrzeń. I tutaj mamy też przykład z Amsterdamu. Po lewej stronie widać wizualizację, po prawej już realizowany projekt, czyli budynki z dużą ilością balkonów i zieleni. Wielofunkcyjne, łączące sklepy, mieszkania i biura. W jaki sposób dokonać transformacji w tak zmieniającym się świecie? Miejsce poprzemysłowe w Roskilde w Danii. Po lewej stronie widok przed zagospodarowaniem, a po prawej już po transformacji. Widać, że to piękne światło, które wydobywa się z wnętrza budynków przez te ogromne okna, tworzy niezwykłą atmosferę. Pytanie jednak, w jaki sposób można wykorzystać pustą przestrzeń po terenach poprzemysłowych w taki sposób, żeby ludzie chcieli tam przetworzyć. Tutaj na przykład mamy Muzeum Rocka, salę koncertową, czyli dodatkowa wartość płynąca z transformacji, i szkoła Rocka, czyli zupełnie nowe miejsce w mieście. Położone blisko centrum, ale jednocześnie stojące pusto przez wiele, wiele lat. Wrocław, Concordia, która została ukończona we wrześniu ubiegłego roku. Po lewej stronie widzą Państwo, jak wyglądało to w przeszłości, czyli taka pusta wyspa w środku miasta, stojący, pusty i straszący budynek. Nagle okazało się, że to zupełnie nowe miejsce po transformacji, które łączy sklepy, biura, a nawet na dachu znajdują się w tej chwili przestrzenie, do których można przyjść. Budynek otoczony zielenią, gdzie ludzie mogą przyjść i odpocząć. Znajduje się na wyspie. I tutaj znowu kolejny przykład starego budynku i dobudowana nowa, czesna część. I'd love to hear that. Chcielibyśmy słuchać Pani wykładu przez cały dzień, natomiast niestety nie mamy aż tyle czasu. I love the focus on the surrounding that you presented. Bardzo spodobało mi się to, o czym Pani mówiła, bo rzeczywiście były to bardzo ciekawe projekty. Fekemerels, pracowni MVRDV. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się osobiście. Bardzo dziękuję.